Usiądźcie wygodnie. Idziemy w nasze kolejne rozważanie. o przygotowaniu nas przez Boga Ojca do życia, moi drodzy, na drodze ducha, Pan nam wczoraj powiedział, że jesteśmy na drodze ducha po raz pierwszy i uczymy się poruszać po tej drodze. Siódme orędzie. Złośliwość i ukryta złość. Nauczę cię wszystkiego. Ludzie, którzy zajmują się mięśniami twarzy, skupiają się na procesach fizjologicznych, ale twarz, Ludzka zmienia się pod wpływem emocji, żalu i złości. Pan tu odnosi się do rzeczywistości świata, w której staliśmy się. To są gabinety piękności, fizjoterape fizjoterapeuci, tysiące innych rzeczy. Zajmujemy się mięśniami twarzy, czyli pięknością. Usuwamy zmarszczki, to moi drodzy... Społeczeństwo, które skupia się cały czas tylko na procesach fizjologicznych. Ale twarz ludzka zmienia się pod wpływem emocji, żalu i złości. Wiemy i poznajemy dobrze najbliższych, kiedy cierpią, czy mają jakieś przeżycia, czy ich ogarnęła nienawiść, czy radość. Wszystkie te zjawiska emocji, żalu i złości, mówi Pan, wypisane są na twarzy człowieka, jak na zwierciadle duszy. Popatrz w to zwierciadło bez lęku. Chcę dokonać dla Ciebie rzeczy zupełnie niebywałej. Zdradzę Ci moje boskie sekrety. Przyjrzyj się dzieciom. Nie ma w nich złośliwości. W ich zachowaniu nie ma złości. Kiedy coś upuszczą, podnoszą to. Kiedy się przewrócą, wstają. Kiedy się uderzą, krzyczą z bólu albo Ignorują to, jeśli ból nie jest dotkliwy. Kiedy coś upuszczą, podnoszą. Kiedy się przewrócą, wstają. Kiedy się uderzą, krzyczą z bólu. Albo ignorują to, jeśli ból nie był dotkliwy. Pokazują swoje rany matce, aby otrzymać odrobinę miłości które zawsze są spełnione. Nie widziałem dziecka, mówi Bóg, które po uderzeniu się w palec klełoby bez opamiętania. Nie spotkałem malca, który po kilku próbach dokładnie czegoś nowego, bez wyraźnych oznak powodzenia rzucałby przedmiotami, których przed chwilą z troską żywał. Kopał je czy przeklinał ich twórców. Dziecko będzie próbować włożyć duży klocek do zbyt małego otworu tyle razy, aż mu się uda, albo zwyczajnie znudzi się tą zabawą i zajmie się czymś zupełnie innym. Albo prosi rodziców o pomoc czasem rzewnym płaczem. W każdym razie zachowanie to nie wyraża złości wrogości w świata, który czasem Przerasta ludzkie zdolności. Zachowanie dziecka wynika z pokory, mówi Pan. Zobaczcie, moi drodzy, jak Pan Bóg przenosi te zdarzenia realne z naszego życia, cośmy widzieli, na płaszczyznę ducha. Bo tam się dokonuje wszystko to samo, tylko że my już jesteśmy dorośli. I te hamulce niewinności w nas się skończyły, bo straciliśmy pokorę, straciliśmy ufność, straciliśmy niewinność, więc na to miejsce świat nam zawsze zaoferuje złość, nienawiść i dziesiątki z tym związanych przywar. W tym zachowaniu dziecko widzi to jako normę. Bo to wynika z pokory, że dokonanie czegoś nowego będzie trudne i że ono samo raczej sobie nie poradzi. Jeśli się uda mu zamierzona czynność, nie posiada się z radości, czyli cieszy się nieskończenie. To zachowanie cechuje wszystkie dzieci, niezależnie od tego, czy zajmują się zabawą, czy sznurowaniem butów czy jazdą na rowerze. Wszystkie te rzeczy sprawiają im trudności, które pokonują dzięki pomocy swoim rodzicom i wielkiej swojej pokorze. Bo dzieci, prosić Boga o pomoc, to jest pokora. Bóg uwielbia, jak się go prosi o pomoc. To wynika z wielu naszych orędzi. raz zarzucił ty mało prosisz. Przecież masę przedstawiam pór, ale jeśli o siebie. Bo mi głupio żebrać dla siebie. Wolę już dla was żebrać. Teraz się ośmielam już częściej prosić, go tak Pan powiedział, to mu przedstawiam sprawy. Mam kontrolę, przyjdź. Podpisuję jakiś dokument. Bądź ze mną w urzędzie. Już biorę teraz wszędzie Pana Boga, przecież to jest Jego dzieło, nie moje. Więc wszystkie te trudności dzieci pokonują dzięki pomocy swoich rodziców i swojej pokorze, dzięki której się nie zniechęcają i nie poddają mimo tysiąca niepowodzeń. W życiu wewnętrznym, moi drodzy, to będzie. Przecież Pan Jezus. Jasno nam wyjaśnił, że na tej drodze duchowej upadki są tak częste jak u małego dziecka. I mam się nie zniechęcać w kształtowaniu swojego ducha. Mówi tu o tysiącach niepowodzeń. Ty jesteś dla mnie dzieckiem maleńkim. Możesz nauczyć się. Wszystkiego dzięki mojej pomocy. W jednej z Pan mówi, ja mam wszystko. Przyjdź. Uwielbiam służyć i wymagać. Jeśli będzie mieć pokorę, która jest tajemnicą szybkiego uczenia się dzieci. Bóg nauczy nas tego wszystkiego dzięki Jego pomocy. Nigdy się nie zniechęcaj niepowodzeniami, bo one są czymś zupełnie naturalnym i oczekiwanym. Biedny jest rodzic, a później dramatycznie nieszczęśliwe dziecko, gdzie rodzic przez całe jego bycie, dziecięstwa robił wszystko, żeby nie miał on niepowodzenia, porażek. Później ci ludzie strasznie cierpią, bo są przekonani, są prześladowani, a życie niestety składa się z składa się setek niepowodzeń. I Bóg mi to jest coś naturalnego i oczekiwanego. Dziś tak bardzo oczekiwanego. Bo jeśli tego nie przeżyjesz, później cię zeżre pycha, bo jesteś przekonany, że jesteś chodzony z chodzącą świętością. Pamiętaj, że stworzyłem Cię jako dziecko i pozostań tym dzieckiem. Cudowne odniesienie, czemu tak Pan robi. Bo myśmy się nie urodzili dorosłymi. Bóg nas stworzył jako dziecko. Czyli patrząc teologicznie na plan zbawienia, najpierw dzieci był raj. Dziecięstwo jest rajem. Ten Bóg buduje nasz ten raj dla nas. I mówi prosto, będziesz miał raj, jak staniesz się dzieckiem. Pozostań dzieckiem dzięki pokorze. Stworzyłem cię jako dziecko i pozostań dzieckiem w moich oczach. Jacy cudowni są, są ludzie, którzy mają wnętrze dziecka. Są ludzie prości, tak oczywiście w działaniu, w niczym nieskomplikowani. Tam nigdy nie wyskoczy własne: ja, ja myślę, ja uważam, ja sądzę, ja bym to tak zrobił. Zostaw tą rodzinę, zostaw tego kapłana. Jest jego świat, ten wybór jego, to jego działanie jest właśnie takie, jakie sobie Bóg zamierzył. Jakby miało być inne Twoje, to by na tym miejscu postawił Ciebie. A ty tam nie jesteś i masz uwagi: nieprawdopodobne dzieci. Pozostań dzieckiem dzięki pokorze. To oczywiste, że nie umiesz wszystkiego to trzeba przyjąć. Nie umie wszystkiego. Po co tak Bóg to mówi? By Ci powiedzieć, że jestem w pobliżu, aby Cię uczyć. Podchodząc do tej formacji, pamiętajcie, nie jesteście, źli skończeni w tym swoim człowieczeństwie, że się już do niczego nie nadajecie. Nie, nie, nie. Bóg jest w pobliżu, i będzie Cię uczył. Popatrz, ja nie zniechęcam się. Będę Cię uczył, aż Cię nauczę. To moja rola ojca. Ty zachowaj pokorę, fenomen dziecięcych dusz, a wtedy wszystko stanie się proste. Bo wtedy łatwo budujesz to, czego nas uczył Bóg. Wszystko, co się dzieje w Twoim życiu jest z woli Ojca. To nie przypadek. Wszystko, co, on, co się wydarza dzisiaj, wszystko jest Jego. Wtedy wszystko staje się proste. Kiedy Twoje serce stanie się pokorne, złość nie będzie miała do Niego dostępu. Pamiętajcie o tym kluczu. Kiedy Twoje serce stanie się pokorne, złość nie będzie miała do niego wstępu. Złość zawsze jest forpocztą, pamiętajcie, pychy. Złość jest największym przyjacielem pychy. Czy wiesz, jak nauczyć serce pokory? O tym Ci powiem. Jutro. A teraz Cię błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.